Moim gościem jest dr Marian Majchrzycki, osteopata, terapeuta medycyny wschodu, specjalizujący się, o ile dobrze pamiętam, w medycynie tybetańskiej, ale jeszcze o tym oczywiście powiemy. Chętnie bym powiedział do ciebie witaj, ale kusi mnie, żeby powiedzieć namaste, co w języku hindi oznacza też powitanie, pokłon tobie, o ile zdołałem dobrze się zorientować. Nie wiem, czy mam tutaj rację. Tak, namaste, czyli witam serdecznie was tutaj wszystkich. Cześć. Tak, namaste, to głównie mówimy o Nepalu, bo ja latam do Nepalu i tam bywam. To namaste to jest takie powitanie, pozdrowienie Nepalczyków. Albo Tybetańczycy mówią tashidelek. Albo w AMDO, w Tybecie w AMDO mówi się demo. Dobra, za wąsko się przygotowałem, to jest zbyt wiele opcji zdecydowanie, ale nie bez kozery wspominamy o Nepalu, nie bez kozery będziemy również o Nepalu rozmawiali, ale po kolei. Wiesz co, ja mam takie zadanie często daję swoim gościom, z którymi rozmawiam i na początek mówię, gdybyś miał napisać CV, szukasz roboty i w tym CV miałbyś zamieścić absolutnie podstawowe informacje, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i pasja, to co by się w tym CV znalazło? Wiek? Wykształcenie? 47, wykształcenie. Wykształcenie jest długie, cały czas się uczę, ale no wykształcenie, ręce, które palpują, dotykają pacjenta i myślą o anatomii, fizjologii. Tak powiem ogólnie, ponieważ pierwszym moim wykształceniem jestem fizjoterapeutą, potem skończyłem studia osteopatyczne, kolejne 5-letnie i potem przez x lat studiuję dalej tą osteopatię, czyli wiedzę anatomiczno-fizjologiczną o człowieku, palpację i leczenie pacjentów za pomocą rąk. No i w międzyczasie jeszcze tą medycynę tybetańską, tak szeroki worek, jest to medycyna wschodu, bo medycyna tybetańska jest to, zaraz tylko przejdziemy, może medycyna Himalajów, okolicy Himalajów, czyli szeroki obszar, także to. A gdybyś mieli do tego dorzucić jeszcze pasję, to co by tam się znalazło? Podróże na pierwszym miejscu? Mogłyby być podróż na wschód, jak to tutaj śpiewał kolega. Podróż na wschód, tak, ale chociaż ostatnio sobie podróż na, mieszkam w Poznaniu, także podróż na południowy zachód, w góry izerskie, także też tam. To jak doszedłeś do punktu, w którym kończąc fizjoterapię stwierdziłeś, że chcesz poszerzyć tę swoją wiedzę, poszerzyć ją o właśnie medycynę wschodu, o osteopatię. Nie bez kozery pytam o te podróże, nie bez kozery też trochę się przywitałem z tobą w taki sposób, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że to wszystko ze sobą się łączy. Dodajmy jeszcze, że jesteś buddystą, więc to jest taki konglomerat, mam wrażenie, i wiedzy, i energii, duchowości, który ze sobą współgra. No i też wywodzi się chyba stąd, że kiedyś to się musiało zacząć właśnie od jakiegoś wyjazdu, od jakiegoś poszukiwania. Mój ojciec był chirurgiem, może od tego zacznę. Chirurgiem, zawsze mówił, że nie jest lekarzem, tylko jest chirurgiem, bo to jest różnica, czyli leczył ludzi za pomocą skalpela i za pomocą rąk. Myślę, że to dało mi jakiś taki impuls początkowy do tego, żeby zastanawiać się nad tym, czy może tych ludzi można leczyć w jakikolwiek sposób. Mówię w jakikolwiek, bo wydaje mi się, że z czasem jakby odkrywam to, że ludzi leczy się albo też bada, a także rozumie i ludzie też stanowią nie tylko ciało, ale też można powiedzieć energię, jakkolwiek to sobie zrozumiemy. Na poziomie energetycznym można ludzi czytać, czy leczyć, czy ludzie mogą się czuć lepiej. I ciało, energia i oczywiście umysł, nie? Czyli praca z naszym umysłem. W dzisiejszych czasach możemy o tym mówić. Jeszcze kilka lat temu, jakbym o tym mówił, to już był uważany za szamana. Teraz nadal jestem uważany za szamana przez niektórych kolegów, lekarzy szczególnie, ale już coraz więcej ludzi się na to otwiera i widzimy, że ten pacjent, człowiek, to nie jest tylko to ciało, ale jest coś więcej. I myślę, że na każdym poziomie powinniśmy podchodzić do ludzi, także w naszym codziennym życiu. Także to jest jakby to całe, co się pomału mnie rozwijało, ale studiując fizjoterapię, na tej fizjoterapii znalazłem się trochę przypadkowo, to też tak powiem. Nie? Może tak na tej fizjoterapii przypadkowo, tak fajnie, udało się, dobrze. I potem studiując fizjoterapię zacząłem poznawać właśnie, że jednak może ma to sens, to takie podejście do pacjenta fizjoterapeutyczne, czyli myślenie o pacjencie, jakby o jego ciele, o jego o ruchu, o tym, co się dzieje podczas tego ruchu. I dzisiaj widzę i myślę, że ruch w ciele na różnym poziomie układu nerwowego, autonomicznego układu nerwowego, krwi, czyli przepływu krwi, czyli wiadomo, tętnice, żyły i tak dalej, oraz w każdej komórce ten ruch musi się odbywać, żeby było zdrowienie i żeby było życie. I dalej na czwartym czy piątym roku studiów byłem na kursie u pana doktora Rakowskiego. Można powiedzieć, że tak jest taki pierwszy, najbardziej znany terapeuta manualny tutaj w Polsce, to jest w ogóle w Lusowie pod Poznaniu. Ale on też jest osteopatą właśnie? On wtedy nie był osteopatą, bo nie było osteopatii w Polsce, on był terapeutą manualnym i jego koncepcja się nazywa terapia manualna w koncepcji holistycznej. I to jest właśnie takie podejście, że na pacjenta spojrzał tak, że powiedział, zobaczcie, tu pacjent reaguje na stres zaciskając zęby, czy zaciskając pośladki, czyli już pokazywał nam, to było, nie wiem, 20 parę lat temu to byłem na tym kursie, gdy pokazywał, że jednak ta psychika ma wpływ na nasze ciało i to się łączy. No i jakby, no oczywiście, no przecież każdy z nas wie teraz, że już widzi to, że widzimy to, że jak jesteśmy zestresowani, jak się wkurzymy, tak, to zaciskamy albo zęby, inni zaciskają pośladki. I w zależności od tego, jaką mieliśmy historię, zaciskamy te czy inne właśnie struktury. I to wpływa na ograniczenie ruchomości, to o czym mówiłem z tą fizjoterapią, ograniczenie ruchomości w ciele i powoduje to dysfunkcję, tak, czyli dalsze utraty ruchomości, które mogą doprowadzić do patologii. I to właśnie, to jest osteopatia. Tak? Czyli osteopatia jest to leczenie za pomocą rąk dysfunkcji, czyli utraty ruchomości. Słuchaj, o tych szczegółach też jeszcze opowiem, ale ja to jednak jeszcze troszeczkę podrążę, bo jednak właśnie osteopatia i potem, bo spotkałeś profesora, który nie do końca, nie wprost się parał tym, o czym mówisz, to osteopatia pojawiła się w twoim życiu później, zresztą tak jak medycyna wschodu. I właśnie to jest kwestia jakiegoś poszukiwania, chcenia, zdobycia szerszej wiedzy, szerszej perspektywy. Ja się troszkę upieram jednak przy tych podróżach jednocześnie, bo one też otwierają pewne perspektywy na te możliwości, które są. Znikąd się przecież ta medycyna wschodu również u ciebie nie wzięła. Także dopytam, czy faktycznie to też trochę tak było, właśnie wynikało z tego odkrywania świata. Jak najbardziej, tak. No, możemy podejść do tej filozoficznego podejścia do ruchu, nie? Czyli też ja ciągle się ruszam, ciągle mnie nosi, nie usiedzę na miejscu, ciągle się ruszam i między innymi właśnie ta podróż na wschód, czyli wyjazd, żeby zobaczyć jak ludzie pracują z umysłem tam na miejscu, no bo ta praca z umysłem to jest jakby to, czego nam brakuje w dzisiejszej zachodniej kulturze, chociaż dzisiejszej już nie, bo teraz bardzo dużo ludzi już medytuje, oddycha, wykonuje ćwiczenia oddechowe, jogę i tak dalej, jak najbardziej, ale zobacz, robią to wszystko, a wcale nie jest im lepiej. Nie? Czy to jest też w ogóle jeszcze inna sprawa. Czyli coś nie gra, czyli brakuje jakiegoś czynnika. Mam ostatnio wrażenie, że tak nie do końca to gra, nie? Bo przychodzą do mnie pacjenci, którzy właśnie ćwiczą, oddychają i niby coś robią, właśnie dobrze używam tego słowa, niby coś robią, ale niekoniecznie coś się zmienia. Nie? Ale dlatego dobrze może czasami dojść do źródła i szukać u źródła tej koncepcji leczenia pacjenta. I jakby też sobie tego szukam, oczywiście trzeba dopasowywać to wszystko do naszych czasów, do naszych realiów, tak, ponieważ dlatego jeżdżąc na wschód praktykuję tam, na wschód mówię o Tybecie, mówię o Nepalu i robię różne terapie, których tutaj nie mógłbym wykonywać, na przykład upuszczanie krwi, zobacz sobie tutaj upuszczanie krwi, czy z rąk, czy z głowy, okej, tego nie robię w Polsce. Ale jakby to jest normalne, że tutaj dopasowuję do możliwości, które tutaj mam, tą terapię, którą można przenieść. I bardziej wydaje mi się spojrzenie też na pacjenta. Takie właśnie znowu użyję słowa holistyczne. To słowo holistyczne już jest trochę wyświechtane, dużo osób używa. Nie? No ale chodzi o całościowe, że to człowiek to nie tylko ta skóra, kości i narządy wewnętrzne, tylko może jednak coś jeszcze. I mam wiele przykładów na to, podchodząc w ten sposób do pacjenta, że to jest skuteczne i ma sens. Nie? A ten wschód to głównie chodziło o tą pracę z umysłem, bo też w pewnym momencie mojego życia przyszedłem do wniosku, trzeba coś robić z tym umysłem i jakoś go zmieniać, tak? I starać się jakoś nad nim zapanować. Nie? I w sensie, żeby po prostu nie hulał wiatr w mojej głowie, jak to w medycynie tybetańskiej mówi się właśnie o wietrze między innymi, który powoduje to, że jest nam albo za gorąco, albo jest nam za zimno i który nas tutaj pobudza, czasami za mocno, chociaż minimalnie musi być, zawsze musi być ta równowaga. Także chodzi o to, żeby tą równowagę złapać i między innymi kontrolować umysł i poprzez właśnie, czy poprzez ćwiczenia odpowiednie, czy poprzez właśnie między innymi ćwiczenia oddechowe, także to już jest badane przez amerykańskich naukowców, że ćwiczenia oddechowe działają na nasz układ nerwowy, czy poprzez ćwiczenia oddechowe, czy przez medytację można uspokoić umysł i się zmieniać. I przez to też pomagać innym. Słuchaj, nie wiem, czy kiedyś takie pytanie zadał ci mężczyzna, jakkolwiek masz bardzo delikatne dłonie. Zastanawiam się, czy, bo twoje dłonie chyba działają, to czy tak sobie wyobrażam, że one działają trochę jak takie receptory. Każdy, kto dotyka i ćwiczy się akurat jak w dotyku, no to wyrabiają się te zakończenia nerwowe, które mamy na końcu naszych palców, bo jeżeli pracujemy palcami i to się ćwiczy, to się wyczuwa. Z jednej strony trzeba być na to otwartym, czyli samemu muszę w jakiś sposób sobie uspokoić się, nie być napiętym, spiętym, bo wtedy to czucie jest gorsze. Okay? Rozluźnić się, dotknąć, przyłożyć ręce, odpowiednie miejsce, dotknąć i wyczuć. Jeszcze jest takie coś, że trzeba znać anatomię i przykładając te palce, wiedzieć, co tam jest za struktura. I to jest najważniejsze, to często powtarzam na kursach, które prowadzę dla terapeutów, że anatomia jest najważniejsza. Nie? Po prostu znajomość anatomii, struktur, które dotykamy, to wtedy wiemy, co dotykamy i to wyczuwamy. No, na właśnie tym różnym poziomie, zarówno kości, mięśni, tętnice, żyły, nerwy, tkanka łączna, tak? Potem głębi narządy wewnętrzne, jeżeli jesteśmy tutaj. Nie? No właśnie tutaj powoli dochodzimy do kluczy i do tego, czym właściwie jest osteopatia. To jest właśnie umiejętność, czy zdolność, możliwość niesienia ulgi, nie wiem, leczenia właśnie przy pomocy dłoni, dotykając odpowiednie części ciała mięśni, rozluźniając je. Jeżeli, wiesz, oczywiście moja definicja absolutnie może się nie pokrywać z tym, co ty za chwilkę powiesz. Ale właśnie tak trochę spłycając w cudzysłowie to pytanie, bo pewnie wielokrotnie je słyszałeś, czym właściwie jest osteopatia? Gdybyś mieli właśnie tak zdefiniować to i powiedzieć w kilku słowach, czemu ona służy, co to jest za metoda leczenia? To jest leczenie za pomocą rąk. Oczywiście używamy rąk, ponieważ głównie to chodzi o terapię manualna. Pobudzanie w pacjencie jakby tych sił, czy no, brzmi może górnolotnie, ale chodzi o to, że pobudzamy w pacjencie tak naprawdę ruch. O, w skrócie to jest pobudzanie ruchu, nie? Ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, często dochodzi do dysfunkcji, czyli utraty ruchomości na różnego rodzaju poziomie u pacjenta i my za pomocą rąk poprawiamy tą ruchomość, przez to poprawiamy ukrwienie i przez to poprawiamy, czy przyczyniamy się do powrotu tego efektu zdrowienia, bo każdy z nas w organizmie ma możliwość samoleczenia. Bo to jest normalne, bo wiadomo, jesteśmy przeziębieni, najprościej, jesteśmy przeziębieni, tak, to przybiegają, jestem na poziomie było sobie życie, każdy pamięta tą bajkę w naszym wieku, tak, pojawiają się białe krwinki, jedne, które rozpoznają ten patogen, drugie przybiegają je, walczą, tak, kolejne przyjeżdżają, makrofagi zjadają, okay? I to się regeneruje. I to jest na każdym poziomie, czy uderzymy się w bark, czy w łokieć, okay? Musi się to odbyć, tak, czyli mamy obrzęk, jasne, przez to powstaje stan zapalny, przez to białe krwinki i tak dalej, ten proces leczenia. Czyli jest to proces samoleczenia w naszym organizmie i on się odbywa na każdym poziomie. I teraz, jeżeli mamy zastój, czyli utratę ruchomości, czyli wyobraźmy sobie, że te tętnice nie odprowadzają krwi, czy nie doprowadzają krwi, żyły nie odprowadzają, okay? Czyli nie ma tego samoleczenia na tym poziomie. Nie? Oczywiście to brzmi, że samoleczenie, wszyscy myślą o energiach, nie wiadomo czym, ale na poziomie fizycznym to się oczywiście odbywa u każdego z nas. Czyli jest zastój, nie ma samoleczenia. Poprzez terapię manualną rozluźniam struktury i między innymi poprawiam ukrwienie. Ale pomyślmy sobie, czy mam chore kolano, czy mam chory, nie wiem, żołądek, okay, czy staw skroniowo-wzrokowy napięty, to żeby to rozluźnienie było, to tak naprawdę krew nie musi, znaczy nie chodzi o to, że poprawiam tą ruchomość w samej tej okolicy tego żołądka, czy w okolicy twarzy, tylko tak naprawdę ta krew musi wszędzie krążyć. Wszystkie żyły biegną w kierunku do wątroby, tak? Czyli powinienem poprawić tą ruchomość między tym stawem a wątrobą. Ale wątroba, żeby pracowała prawidłowo, musi pracować powrót żylny, musi pracować serce, pompka musi pompować, tak? Muszą pracować płuca. Także jakby zawsze jest to podejście holistyczne, całościowe, nie? Ponieważ każdy narząd powinien pracować. I w tym właśnie zajmujemy się w osteopatii, czyli między innymi poprawą ukrwienia, to o czym mówię, ale z innej strony też praca na układzie nerwowym, tak? Autonomicznym układzie nerwowym. Tak jak pamiętamy, że ze szkoły mamy część współczulną i przywspółczulną układu autonomicznego układu nerwowego. Tak w skrócie część współczulna, czyli walka i ucieczka, czyli napięcie, tarczę, gdzie tu uciec na drzewo, jak mnie goni niedźwiedź. A część przywspółczulna to jest odpoczynek, relaks, dobre jedzenie, przytulanie, tak w skrócie. Czyli cokolwiek się dzieje w naszym organizmie, na początku przechodzimy w tą stronę współczulną, po to, żeby powstał ten stan zapalny, żeby wszystko zaczęło dziać, zaczęło się naprawiać. Ale potem ważne jest, żebyśmy przestorowali się przywspółczulnie, odpoczęli i żeby się to wszystko regenerowało. Czyli dotykając pacjenta, my też przesterowujemy go, szczególnie chodzi o to przesterowanie przywspółczulne, bo w dzisiejszym świecie jesteśmy za bardzo współczulnie, no bo cały czas mamy informacje, cały czas jesteśmy pobudzeni, tak, tutaj takie media społecznościowe, tu jakiś telefon, tu muszę coś załatwić, tam muszę jechać, cały czas jesteśmy na współczulnym, cały czas jesteśmy nakręceni. Chodzi o to, żeby też przesterowywać się przywspółczulnie, okay? Ponieważ wtedy w naszym organizmie, znów na poziomie takim fizycznym, naszego organizmu występują neurotransmitery, które działają leczniczo na nas. Acetylocholina, okay, oksytocyna, tak, serotonina, są to wszystko neurotransmitery, które działają leczniczo. Okay? Z drugiej strony mieliśmy tę część współczulną, czyli adrenalina, noradrenalina. To oczywiście to nie są neurotransmitery, które powodują chorobę u nas, ale jak za długo one działają, to potem zaczyna się wytwarzać kortyzol, który na początku ok, ale potem za dużo się go wytwarza, czyli ten, jak wiemy, hormon związany ze stresem. Jeżeli jest za dużo, no to dochodzi też do wypalenia, to na przykład kory nadnerczy, czy naszych struktur, które jak już za dużo, jak jest za dużo jednego, to źle. Najważniejsze w skrócie balans. Rozumiem, ale rozumiem, że dzięki właśnie dotykowi, dzięki umiejętności odpowiedniemu, ja to nazwę to rozluźnieniu, podejrzewam, bo tak, chodzi w gruncie rzeczy tak, pewnie tak, o to, dotykając odpowiednich mięśni, kości, jesteś w stanie spowodować, narządów wewnętrznych, jesteś w stanie spowodować, że ten stan równowagi, tak to nazwijmy, zostaje przywrócony. Z tego stanu spięcia, napięcia, właśnie tak to wygląda. Ale powiedz mi taką rzecz, to gdzieś chyba słyszałem w Twoim wywiadzie, a być może przeczytałem, że zdarza się, że przychodzą czy do Ciebie pacjenci, czy do innych osteopatów i mówią, boli mnie kolano, osteopata go kładzie na kozetce, czy na leżance, jakkolwiek by tego nie nazwać, i nagle zaczyna dotykać jego brzucha, co nie jest w ogóle związane z, niekoniecznie związane z barkiem, z kolanem. Właśnie, dlaczego tak się dzieje? To właśnie chodzi o to, że tych elementów w naszym ciele, one wszystkie są ze sobą połączone i właśnie, i wtedy należy wykonać trochę szersze to badanie. Tak, oczywiście, no bo może to kolano, ból tego kolana jest dlatego, że na przykład wcześniej ten pacjent ma bardzo napięte podbrzusze, tak, i pachwinę, i przez to nerwy, które tu biegną do kolana, czy to nerw zasłonowy, czy tam udowo-goleniowy, powoduje to, że jakby jest napięcie w tym kolanie, tak sobie to wyobraźmy, tak? Czyli jakby to przewodzenie jest nieprawidłowe z kolana w górę, albo w drugą stronę powoduje to napięcie na poziomie kolana. Także powinienem tak naprawdę rozluźnienie tego kolana to jest bez sensu, nie? Bo tak naprawdę to powinienem rozluźnić właśnie to podbrzusze, czy na przykład układ moczowo-płciowy, tak, z którego wychodzi, między innymi tam przechodzi nerw zasłonowy, który jest uciskany i daje nam dolegliwości na poziomie kolana. Oczywiście to kolano można rozluźniać, można ćwiczyć, można, nie wiem, operować, dawać zaszczyki, okay? Ale to jest... Nie, ale to będzie wracało, zupełnie, tak? Rozumiem. Ale to będzie wracało, tak, bo może trzeba spojrzeć na tego pacjenta w ten sposób, że jednak trzeba ten brzuch, czy podbrzusze, czy biodro rozćwiczyć, czy rozluźnić za pomocą rąk i oczywiście też potem wzmacniać mięśnie, ćwiczyć kolano. I oczywiście może trzeba zrobić operację, jeżeli to kolano jest zniszczone na tyle, że trzeba to zrobić, czy jest uszkodzone. Jak jest, nie, patologia, operujemy, tak, ale jeżeli jest dysfunkcja, czyli jest ból w wyniku utraty ruchomości, to może lepiej działać za pomocą rąk albo ćwiczyć, oczywiście, nie? Bo to biodro, kolano czy podbrzusze można ćwiczyć. A słuchaj, jak przychodzi do Ciebie pacjent, to jest tak, że Ty oczywiście nie jesteś w stanie, patrząc na niego, chociaż pewnie pewne rzeczy jesteś już w stanie zauważyć w momencie, kiedy wchodzi do gabinetu, a to jest zazwyczaj rodzaj wywiadu, dowiadujesz się od pacjenta, co się dzieje, czy też masz wypracowaną swoją własną ścieżkę, właśnie pacjent mówi, że coś się dzieje w jego organizmie, ale Ty masz swoje, w cudzysłowie oczywiście, procedury dostosowane do człowieka, które pozwalają Ci tę mapę, to mapowanie jakby rozszerzyć ponad to, co on mówi. No, czasami widać, że wchodzi pacjent i kuleje na jedną nogę, ale widzę, że na przykład właśnie jest otyły albo napięty gdzieś na poziomie tutaj klatki piersiowej i już jak myślę, dobra, no to będzie to i to. i to kolano może też, nie? Albo pomyślę o połączeniach mięśniowych też, nie? Jakby, że tutaj przywodziciel taki, który napnie się staw krzyżowy po stronie przeciwnej, bark po stronie przeciwnej, nie? I przychodzi pacjent z bólem barku, a widzę, że trochę kuleje na jedną nogę, to może ten bark jest wina, jakby przyczyna będzie gdzieś niżej na poziomie tego kolana. I może i tak to, co dzisiaj u wszystkich, czyli znowu to przesterowanie przy współczulne, ja wiem, że to tak trochę powtarzam to samo, czyli żebyśmy się relaksowali, uspokajali i między innymi tutaj to są dobre ćwiczenia oddechowe, które to powodują, dlatego to jakby też, to jeszcze może do tego wrócimy, ale to o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to przenoszenie napięć, jak najbardziej na to zwracam uwagę, gdzie mogą się mięśnie, które przenieść, napięcie. Dalej myślę o tym, czy ten dolegliwości u tego pacjenta, analizuję, są bardziej takie zapalne, czy jest proces zapalny, czy może jest to długotrwałe, czyli tak sobie to wyobrażając, czy jest bardziej gorąco, czy jest zimno. Nie, rozumiemy, tak? Rozumiesz, że czasami nie, przychodzi do mnie pacjent z bólem kolana, jest cały rozgrzany, jest bolesny, może jeszcze tam jakiś proces reumatyczny się dzieje, tak? Czy sobie szeroko pojęty, okay? Czy jest to bardziej gorący, choroba na poziomie takiego gorąca tej medycyny tybetańskiej, a może po prostu wszystko jest zimne, jest niedokrwione, czyli wtedy też co innego temu pacjentowi zadaje. Jak jest stan zapalny, ból kolana, tak, i jest gorąco, to może powinien chłodzić i odpoczywać. A jeżeli jest zimno, to może powinien wykonywać ćwiczenia, żeby pobudzić krążenie, oprócz mojego działania. No tak w skrócie. Czyli wracając do twojego pytania, tak, analizuję, widząc tego pacjenta, zadaję mu kilka pytań. Pytam, czy ma jakieś badania obrazowe, bo oczywiście nie uciekam od zachodniej medycyny, bo to jest podstawa, to jest najważniejsze, żeby wykluczyć patologię. Tak. Pytam, czy były już innych specjalistów, czy mu pomogli, mniej więcej co robili, tak, i badam go za pomocą rąk, czyli przykładam ręce i oceniam ruchomość na poziomie klatki piersiowej, na poziomie brzusza, na poziomie miednicy. No i potem przechodzę do tych innych struktur. Podejrzewam, że to jest zazwyczaj dłuższa terapia. Raczej nie wygląda to tak, chociaż popraw mnie, jeżeli jest inaczej, że przychodzi do ciebie człowiek z jakąś właśnie nieruchomością, jakkolwiek to brzmi, i nie chce ci oddać mieszkania, tylko mówi pomóż mi z barkiem, ale i to trwa pewnie. No nie wiem, podejrzewam, że tych sesji jest trochę więcej niż jedna, czy też wręcz przeciwnie, że jesteś w stanie... Nie, to jest różnie, nie? Zazwyczaj to są 2-3 wizyty, nie? Maksymalnie. A, okej, to czyli nawet... Tak, czasami... no chyba, że to jest jakieś długotrwałe, że to jest, nie wiem, tam, że tak powiem, dyskopatia z uciskiem na korzeń i może trwać to pół roku oczywiście, nie? Wyprowadzanie takiego pacjenta, jeżeli ma ten dysk, uciska na korzeń, objawy neurologiczne, może to trwać dłużej. Czy czasami, jeżeli pacjent nie współpracuje, nie robi ćwiczeń, nie? Albo właśnie ten ból barku z naderwaniem mięśnia nadgrzebieniowego, nie? To też często się zdarza u osób takich koło 50-ki, po 40 właśnie dużo ostatnio kolegów przychodzi, Marian, bark mnie boli, nie? I to jest właśnie takie trochę długotrwalsze leczenie, ale w większości przypadków takie bóle pleców, czy to jest jedna, dwie, trzy wizyty, to naprawdę starsze, nie? Plus zadaję ćwiczenia, pokazuję zazwyczaj 2-3 proste ćwiczenia, żeby pacjent robił, rozluźniał, rozruszał albo wzmocnił daną okolicę ciała. No i większość osób tego nie robi, w sensie robi tydzień, 2 ćwiczenia, potem nie robi i to ja wtedy jak wracają znowu za te kilka miesięcy mówię i właśnie dzięki temu, że pani czy pan nie wykonuje tych ćwiczeń, ja nigdy nie będę bezrobotny, no bo po prostu ludzie się nie ruszają, a to jest naprawdę proste i... Wiesz, to jest tak jak ze wszystkim, z dietą, coś sobie postanawiam, sport i tak dalej, a potem jak już wychodzę pewnie od takiego właśnie osteopaty, to jakoś tam, dobra, jakoś to będzie i się rozchodzi po kościach. A sobie, kto do ciebie przychodzi? Jaki to jest przedział wiekowy osób? A może w drugą stronę zapytam, być może specjalizujesz się w jakimś, w cudzysłowie, przedziale wiekowym, że nie każdą osobą się zajmujesz, czy wręcz przeciwnie właśnie, że tu nie ma granic. Nie, to nie może, każda osoba lecząca kogokolwiek nie może chyba, że jesteś specjalistą oczywiście tutaj, nie wiem, endokrynolog, chirurg, tam i tak dalej, no to może to specjalizacje, ale tak podchodząc do pacjenta nie mogę mówić, że tego leczę, tego nie leczę, nie? Każdego pacjenta, ponieważ nie mogę leczyć prawego kolana albo lewej łydki, nie? To jakby to całego pacjenta się leczy, nie? Ponieważ ta łydka czy to kolano zazwyczaj jest to naprawdę część całego procesu i większość z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje takiego ogólnego podejścia całościowego, nie? I także zawsze trzeba dotknąć trzewi, dotknąć brzucha, pomyśleć o układzie nerwowym i zadać jakieś ćwiczenia i w każdym wieku. Tak, ja też przyjmuję dzieci, jak najbardziej, takie noworodki, nawet tam mogą być kilkudniowe, które mają różnego rodzaju napięcia w ciele, no i oczywiście osoby starsze. Także wszystkich przyjmuję. Ale większość osób, które przychodzą, no to są takie osoby, powiedzmy 40-60 lat. Czy właściwie osteopatia różni się od fizjoterapii? Bo trochę tak jak słucham i tak jak o tym opowiadasz, to można mieć takie wrażenie, że właściwie te dwie dziedziny specjalnie się od siebie nie różnią, ponieważ one obie służą temu, żeby przywrócić tę możliwość poruszania ciałem w odpowiedni sposób, ale chyba te różnice jednak są. I na czym one polegają? Jest tak, że często fizjoterapeuci idą na studia osteopatyczne i zostają szkolą się w kierunku osteopatycznym. Fizjoterapia to jakby też jest duży worek, można tu pracować z pacjentami neurologicznymi, ortopedycznymi, bo taki jest główny, powiedzmy, podział. I głównie wpływa się na utratę ruchomości, czyli poprzez ćwiczenia, ćwiczy się, utratę ruchomości i ból. I też poprzez ćwiczenia. Głównie w fizjoterapii wychodzi się właśnie od ćwiczeń. I głównie pracuje się za pomocą ćwiczeń, i różnego rodzaju specjalistycznych ćwiczeń. I z czasem w fizjoterapii pojawiły się też zabiegi fizykalne, czyli prądy, lasery i tak dalej. Oraz terapia manualna, czyli masaże, działanie za pomocą rąk. Jednak nie podchodzi się w fizjoterapii z takim podejściem filozoficznym, czy z takim podejściem całościowym do pacjenta. Chociaż oczywiście fizjoterapeuci w tej chwili jak najbardziej też tak podchodzą, bo to wszystko też ewaluuje i każdy, czy chodzą na kursy osteopatyczne, czy każdy się rozwija w jakiś sposób, idzie w jakimś kierunku i często jest to bardzo, bardzo podobne. Jednak to, o co chodzi czy jaka różnica jest taka, że pójdziesz do osteopaty czy do fizjoterapeuty? Fizjoterapeuta raczej więcej wykona ćwiczeń i też nie jest tak długo szkolony jak osteopata, czyli kolejne 5 lat w diagnostyce różnicowej, czyli czy wiedzieć dokładnie, czy ten pacjent jest dla mnie, czy ten pacjent powinien iść do innego specjalisty. Oczywiście studia fizjoterapeutyczne powinny do tego przygotowywać także, ale tu jeszcze dodatkowo przez kolejne x lat się tego uczysz, plus ćwiczysz palpację cały czas, czyli masz na studia osteopatyczne anatomię palpacyjną, plus praca wisceralna na trzewiach, czyli tutaj na różnego rodzaju, różnych tkankach na poziomie trzewnym, czyli żołądek, wątroba, ale takie kursy oczywiście też fizjoterapeuci robią, można zrobić tylko kurs trzewny, jak najbardziej, ale tutaj podchodzisz całościowo w ten sposób, że przez wiele lat. Tak, przez te 5 lat tego się cały czas uczysz i ta praca trzewna, no i praca jakby też podejście i filozoficzne, i fizjologiczne, na przykład do układu nerwowego, układu krwionośnego, czyli dokładnie się poznaje przebieg tych wszystkich naczyń i tętnic. Zdarza się, nie wiem jak często, bo nie robię nigdy takich statystyk, ale czasami w komentarzach można znaleźć jakieś informacje, albo rozmawiając nawet ze znajomymi, że trafili pod ręce osoby, która była niekompetentna, podawała się właśnie za osteopatę. Jak długa jest droga do tego, żeby zostać osteopatą i jak ustrzec się jednocześnie przed takimi spotkaniami z osobami, które mogą, nie wiem, może nie zrobić nam krzywdy, ale na pewno nam nie pomóc? Osteopatą zostaje się, idąc na studia osteopatyczne, które są jakby studiami po studiach w Polsce, po studiach fizjoterapeutycznych albo lekarskich. Lekarze rzadko kiedy jeszcze kontynuują naukę w kierunku osteopatycznym. Fizjoterapeuci jak najbardziej. Osteopata powinien być fizjoterapeutą swojego pierwszego wykształcenia, dlatego że musi mieć bazę anatomiczno-fizjologiczną i właśnie tą diagnostykę różnicową. Rozumiem, on musi skończyć ten kierunek, o którym powinien tak mówić. Oczywiście może są szkoły, które przyjmują też osoby, które nie mają takiego backgroundu, ale powinien, w Polsce tak to powinno być, ponieważ nie ma wystarczającej ilości godzin z anatomii, fizjologii i nie ma tego przygotowania. Tak jak na przykład jest w Anglii, gdzie studia są po maturze. Po prostu robi się studia osteopatyczne, takie 4 czy tam 5-letnie. Nie? Ale wtedy jest to dzienne są studia, a nie weekendowe, bo w Polsce głównie są weekendowe. A jeszcze w Stanach jest jeszcze taka sytuacja, że osteopata w zależności od stanu jest tak, że są studia na przykład 3-letnie, robisz 3 lata medycyny i potem idziesz w kierunku osteopatycznym albo MD, czyli takim lekarskim, jak medical doctor, albo jesteś DO, czyli dyplomowany osteopata. Albo w ogóle są osobno studia albo osteopatyczne, osobno są medyczne na jednej uczelni i potem osteopata może robić specjalizację z chirurgii. Nie? To też są, bo bardzo, bardzo to się przeplata. Czyli to jest dużo bardziej rozwinięte chyba niż u nas, z tego co słyszę. Tak, bo tak. U nas mówisz o studiach, tak, które są zazwyczaj jakimś uzupełnieniem wcześniejszych studiów, ale też jeżeli chcemy to robić rzetelnie, to mówisz o 4 latach co najmniej nauki. Tak, 4-5 lat, zależy od szkoły tutaj. Tak, to ale są na to, rozumiem, że są na to konkretne, mówiąc brzydko, papiery, to znaczy jeżeli... Tak, przepisy, do które są, dokładnie. Tak, tak. Powinny być, tak, jak najbardziej. Osteopata powinien mieć ukończone studia osteopatyczne, a nie kurs osteopatyczny. Nie? To nie to, że kończy sobie tam 2 weekendy. Ale może są też takie kursy w Polsce, które właśnie uczą osteopatii w 2 weekendy. Nie? No ale to tak... No. Plus jest taki, że żyjemy chyba w takich czasach, w których jeżeli wybieramy się do jakiegokolwiek lekarza czy specjalistę, to też jesteśmy w stanie go ewentualnie jakoś ocenić w internecie, więc często jest tak, że ludzie szukając informacji też idą właśnie tym tropem. A wracając jeszcze na moment do osteopatii, to właściwie z jakimi schorzeniami można przychodzić do osteopaty właśnie? Mówimy tylko o bólach, czy takich fizycznych, czy napięciach, o których rozmawiamy? Czy ten zakres jest dużo większy? No zobacz, ze wszystkim możesz przyjść do osteopaty, nie? Tak naprawdę. Tak jak do lekarza ogólnego, nie? Zobacz. Tak powinno być, do lekarza rodzinnego, bo też często na przykład w Stanach osteopaci są takimi lekarzami pierwszego kontaktu, ponieważ na początku masz dysfunkcję i zaczyna cię boleć bark, kolano czy stopa, a potem jest patologia, że trzeba to operować, czy podawać leki, czy cokolwiek. Nie mówię tutaj, czyli pacjenci bólowi, z tymi bólami kolana, stopy i tak dalej, miednicy, kręgosłupa, oczywiście najczęściej kręgosłupa, czy stawów skroniowo-żuchwowych, czy bóle głowy. Dalej mamy pacjentów, coraz więcej się pojawia takich pacjentów, czy ból i ograniczenie ruchomości, to jest to pierwsze. I teraz coraz więcej mamy pacjentów, którzy przychodzą z innymi dolegliwościami, bo widzą, że jeżeli mają na przykład objawy trzewne różnego rodzaju, tak, czy zgaga, odbijanie, refluks, tak, czy problemy z wypróżnianiem, czy nadmierne wypróżnianie, to przechodzą też do osteopaty. Oczywiście są to, teraz ważne jest tutaj to, żebyśmy wykluczyli na przykład jakieś patologie, czyli może ten pacjent powinien iść tutaj do gastroenterologa, czy innego specjalisty, okay? A może powinien być u mnie. I tu jest właśnie taka ważna jest ta diagnostyka różnicowa, albo z drugiej strony może ten pacjent powinien iść na początku, mieć zrobioną, nie wiem, kolonoskopię i zbadane to jelito grube, a potem przyjść do osteopaty, jeżeli nie ma tam żadnej patologii. I tu jest ważne, żeby pomału powstawała i to powstaje współpraca między specjalistami, lekarzami, i różnego rodzaju specjalistami, a osteopatami. A zdarza się, że lekarze właśnie ci, o których mówisz, w cudzysłowie tej standardowej medycyny, tak to nazwijmy, odsyłają właśnie do osteopaty. Mówią... Bardzo dużo. Ja współpracuję z wieloma, jak najbardziej, tak. Oczywiście to zależy od specjalizacji. Bardzo ostatnio dużo współpracuję z lekarzem, powiedzmy z lekarzami rodzinnymi, przysyłają pacjentów, no bo widzą, że nie ma tutaj patologii, nie ma choroby, a może niekoniecznie chcą dawać leki, no to do osteopaty, który popracuje z trzewiami, tak, który na przykład, nie, jeżeli chodzi o tych pacjentów, plus suplementy, diety czy zioła, bo teraz coraz więcej też lekarzy otwiera się na takie naturalne metody leczenia, więc jakby można tutaj współpracować. Ostatnio też dużo współpracuję akurat z laryngologami, jeżeli chodzi o stawy skroniowo-żuchwowe, szumy uszne, te dolegliwości. Nie ma patologii, nie trzeba, nie wiem, operować zaszczyku lekarstw, tak, no bo nie ma na co. I bo jest to wszystko dysfunkcja taka somatyczna, że ja porozluźniam struktury. Ale tak, ty wtedy rozluźniasz struktury gdzieś wokół głowy właśnie, wokół tych aparatów, o których mówimy, narządów. Tak, tak, no to wtedy rozluźniam mięśnie od zewnątrz, od wewnątrz, okej. Sprawdzam, myślę o połączeniu z potylicą. Dalej poprawiam ruchomość na poziomie kości czaszki, tak, kości czaszki można poprawić ruchomość, u żywego człowieka oczywiście, nie? Tak, no bo potem jak się... Wiecie, no sekcje robi, czy oglądamy te czaszki takie gotowane, no tam się nic nie rusza. Ale tak. Człowiek jak najbardziej czuje się tą ruchomość. No, wystarczy przełożyć ręce i przyłożyć. Ale oprócz tego ruchomość powięziową i ruchomość tych kości względem siebie. Nie? I oczywiście też stawy skroniowo-żuchwowe, które też ich napięcie powoduje tutaj bóle, dolegliwości takie laryngologiczne. No i myślę o tym, o połączeniu, między innymi unerwieniu tej okolicy, między innymi z nerwu błędnego, czyli ten taki jeden z tych takich ważnych nerwów układu przedwspółczulnego, który unerwia te mięśnie gardła. Nie? Czyli porozluźniam, zadam ćwiczenia oddechowe, no bo w ten sposób się przesterowujemy przedwspółczulnie. Okay? I tu się gdzieś odblokowują te kanały, rozumiem, dzięki temu, tak. Gdzieś tam temu działaniu. Ale są takie sytuacje, w których ty mówisz nie ma szans, w ogóle to znaczy nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, bo... Oczywiście, tak, no wczoraj miałem taką pacjentkę w gabinecie, która przyszła z dużym bólem biodra, nie? No i ja mówię, była pani u ortopedy? Nie. Od kiedy panią boli? Tam od tygodnia. Ostry, silny ból. Dotykam, ból w każdym kierunku. Mówię, proszę, tu obok jest szpital, proszę iść do szpitala, zgłosić się do izby przyjęć. Pani powinna być przebadana przez ortopedę i tam podejrzewałem jakieś coś u niej. Okay. Zdjęcie, czy tam tomograf, czy jakby do tego biodra, czy tam rezonans kręgosłupa, jakby powinna iść badanie obrazowe i moim zdaniem akurat ta pacjentka się nadaje do szpitala, nie do mnie. I nawet jej nie dotykałem. Uczciwie mówisz, że no nie, tutaj proszę no oczywiście, się podać, idziemy w konkretnej dziedzinie do konkretnego lekarza. Tak, oczywiście. No bo właśnie na tym, tutaj słowo ekspert użyłeś prawie, na tym uważam, że ja jestem ekspertem w tym momencie, kiedy zbadam tego pacjenta i decyduję o tym, czy ma być przeze mnie leczony, czy nie. Także wysyłam tu do ortopedy akurat w tym momencie. Może kiedy indziej przychodzi pacjent i ma objawy właśnie trzewne, nie był chirurga, okay, sprawdzam, badam, okay, mogę zrobić terapię, nie pomaga, mówię, proszę iść tutaj do chirurga takiego czy innego specjalisty, dobadać, zrobić USG tego brzucha. Nie? Ale wiesz co, zapytam cię w drugą stronę i to też trochę posługując się takim przykładem z życia wziętym. Moja mama miała swego czasu, już parę miesięcy dobrych minęło, chyba nawet ponad rok, miała wypadek, to znaczy przewróciła się, wybiła sobie bark. I sprawę skopał ortopeda, to znaczy wiadomo już potem, już po wszystkim, po jakichś kolejnych fizjoterapiach i tak dalej, że bark był na początku źle nastawiony. Często ci się zdarza tak, że pacjenci wracają, czy przychodzą do ciebie już po tym, jak ktoś coś zrobił, no i okazuje się, że gdzieś na którymś etapie leczenia popełniono jakieś błędy, no i wtedy właśnie pojawia się ta zagwozdka, czy to w ogóle jest jeszcze możliwe do cofnięcia, albo czy jest w ogóle możliwe podjęcie pracy z takim właśnie, czy to barkiem, czy kolanem, czy z jakąkolwiek inną częścią ciała. Oczywiście wszyscy popełniamy błędy, ja tak samo, jak i inni specjaliści możemy, ale staram się zawsze nie oceniać tego, że ktoś popełnił błąd, nigdy nie wiadomo, co wtedy w tym momencie było, czy co to było u twojej mamy, jak to było podwichnięte, czy może to, że tak nastawił ten bark, może była jedyna możliwość taka, może on wcale nie spieprzył, nic nie popsuł. Także trudno do końca to powiedzieć i ocenić, dlatego ja staram się leczyć to, co mam za stanę w tym momencie. Nie? I myślę, no okej. Nie wnikasz jakby głębiej, masz stan faktyczny i od tego wychodzisz. Myślę, że tak jest zdrowiej w podejściu, w medycynie, w leczeniu pacjenta, bo często miałem już też przypadki, że na przykład coś zrobiłem temu pacjentowi, w sensie leczyłem go, on wychodził z gabinetu i czuł się cudownie, wracał do mnie za tydzień na przykład i albo dzwonił za 5 dni i mówi, teraz fatalnie, co pan mi zrobił, jest mi gorzej i w ogóle. No ja dobrze, no to zapraszam, zobaczymy. No i się w międzyczasie okazało, że no tak, ta osoba czuła się tak cudownie, że nie wiem, przekopała ogródek i z powrotem te plecy bolały. Nie? I naprawdę tego jest dużo. Nie? Albo no, znowu mnie ta szyja boli, a jechała, nie wiem, do Warszawy i z powrotem prowadziła samochód, nie? No, z Poznania, nie? No to wiesz, przejechała 300 km z powrotem i znowu ta szyja boli. No jakby są różne sytuacje, nie? Tak, dlatego też staram się tak, wiem, że z tymi pacjentami to jest różnie. Oczywiście to teraz jakby bronię całe tutaj to środowisko medyczne. No też nie chcemy generalizować, bo przypadki są przecież różne. Są różne i ludzie, tak każdy z nas różną ma też historię, bo może to właśnie, że teraz ten bark i tak był nastawiony twojej mamy, może coś wcześniej już było, może już kiedyś miała coś z tym barkiem, może już naderwała sobie ten mięsień. Oczywiście ja teraz nie bronię tego lekarza, bo może też coś... Rozumiesz mnie o co chodzi, że mogły być różna historia wcześniej u tego pacjenta. Tak. Bardziej to chciałem właśnie potraktować jako przykład i zastanowienie się, czy zdarza się, że tacy pacjenci do ciebie wracają. Oczywiście, jak najbardziej. Chociaż jest też taka grupa pacjentów, która wchodzi do gabinetu i mówi, nie, mi nikt nie pomógł, pan mi też nie pomoże. No i słuchaj, żebym stanął na głowie, zatańczył kankana, nie pomogę. Nie? Ponieważ ten pacjent, chyba że zrobię coś, że nagle mu się spodoba, że jestem, nie wiem, nieogolony, mam koczek na głowie i pomyśli w końcu, o, szaman, ten mi pomoże, nie? Albo cokolwiek. Nie? Że jak się przestawi mu klepka w głowie, ponieważ ten efekt samoleczenia, ten też u pacjenta, albo sam efekt placebo jest też ważny. To, że pacjent czasami wchodzi do mnie do gabinetu, spojrzy na mnie i już widzę, że, nie wiem, pani przychodzi, patrzy na mnie i mówi, ten to w ogóle jest nieogolony, coś tam, on mi nie pomoże, się na niczym nie zna, no to jak ona ma takie nastawienie, to może w ogóle mi się nie udać. Nie? Jest to, jak ktoś przychodzi i o, pan jest moją ostatnią deską ratunku, ja na to mówię, tak, oczywiście, ja panią wyleczę. I wtedy, o, ta pani tak robi, to już wiem, że ją cokolwiek zrobię, czy wbiję igłę, czy dotknę, to będzie dobrze. Znaczy, to oczywiście uogólniam i się śmieję. Ale rozumiem, że to nastawienie jest ważne. Rozumiem, ale że to jest bardzo ważne. Jakkolwiek to brzmi energią przychodzimy i nastawieniem, no to też się przekłada potem ewentualnie na to, jak to leczenie przebiega. No tak, jak najbardziej. Tak. Efekt placebo i to nastawienie pacjenta jest bardzo ważne oraz informacja. Czasami zapominam o tym, bo nie sobie przypominam, że by informować pacjenta, co się u niego w organizmie dzieje i to też na to są badania naukowe amerykańskich naukowców, że jeżeli pacjent wie, ma świadomość, zdaje sobie sprawę, co się z nim dzieje, leczy się łatwiej, lepiej. Nie? A słuchaj, i teraz znowu czytanie, wiedza, dowiedzenie się też z wywiadów z tobą. Dowiedziałem się, że depresja może być leczona również przez osteopatów. W jakim zakresie, w jakim rozumieniu, bo wiemy, że to jest po prostu choroba cywilizacyjna, jedno z wielu, o której też chciałem cię dopytać później, ale jak to z tą depresją jest właśnie? Czy osoby, które mają właśnie ten powiedzmy problem... sobie, nie nazywałem tego na pewno gdzie w wywiadzie żadnym depresją, tylko objawy depresyjne. Okay. Mhm. Gorsze samopoczucie, nie? Bo to jakby objawy, choroba, depresja, leki i tak dalej, to jest leczy psychiatra. Psycholog, ewentualnie psychiatra i tak dalej. Psychiatra, mówimy tak. Psychiatra, bo depresja, psychiatra trzeba leczyć. Ale objawy depresyjne, tak, gorsze samopoczucie, to jak najbardziej poprzez działanie manualne ja mogę wpłynąć na to, że myśląc o autonomicznym układzie nerwowym, tak, czyli myślę o tym, żeby tego pacjenta jakby ten nerw, między innymi ten nerw błędny, okay, pobudzić, tak, czy powiedzmy poprawić tego pacjenta ruchomość na poziomie czaszki, na poziomie klatki piersiowej, na poziomie narządów wewnętrznych, okay, na poziomie trzewnym, okay, a tutaj właśnie między innymi wspiera ten nerw błędny informacje z trzewi, tak, ale także poprzez produkcja też odbywa się serotoniny w trzewiach, czyli też przez pracę trzewną, okay, i to wpłynie na to, że ten pacjent poczuje się lepiej. Dodatkowo okay, ważne jest, tak, oprócz pracy tej psychologicznej, psychologa, jakby też ćwiczenia, nie, same ćwiczenia. Też są badania naukowe pokazujące to, że ćwiczenia pobudzają, poprawiają nasz nastrój, okay, poprzez wydzielanie właśnie tych neurotransmiterów oraz czyli działanie manualne z mojej strony, plus pokazuje między innymi ćwiczenia oddechowe, plus pokazuje ćwiczenia brzuchem. Jeżeli pacjent się stosuje, jak najbardziej jest to powolna droga, by wyjść z tych objawów depresyjnych i tego gorszego samopoczucia. Jak najbardziej. To zapytam w drugą stronę, czy jest prawdopodobieństwo duże, że osoba, która na przykład regularnie względnie korzysta z pomocy i działania osteopaty, jest mniejsza szansa, że właśnie w takie stany, tak to nazwijmy, zbliżające się depresyjne czy depresyjne będzie wpadać, ponieważ właśnie ty wywołujesz ten ruch tego ciała, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak. Potem jeszcze jest to zalecenie, żebyś jeszcze z tym ciałem, jak ode mnie wyjdzie z gabinetu, coś robił. No tak. I to się siłą rzeczy przekłada na tą całą emocjonalność człowieka. No tak, jak najbardziej tak. I zawsze wiesz, jeżeli pacjent się umówi za tam miesiąc czy za dwa ma przyjść do mnie, no to zawsze poćwiczy, czy coś porobi przez 2 tygodnie, potem chwilę nie, a potem przed przyjściem przypomni, o nie, miałem coś porobić, to znowu zaczyna robić. To może to też jest ten efekt, zobacz, że jednak ten pacjentowi jest głupio i jednak coś robi ze sobą. Bo jednak wydaje mi się, że często mamy problem, że po prostu nie robimy ze sobą tego, co powinniśmy. No właśnie to jest to, o co chciałem zapytać, nie robimy. To jest chyba taki standard dzisiaj. My siedzimy, rozmawiamy teraz siedząc. Chyba ty masz inną w ogóle pozycję, bo ty masz dobrze, ty nie siedzisz chyba na krześle, nie? Bo masz tak... Nie, ja siedzę akurat na ziemi, tak. No właśnie tak mi się wydawało, bo ja siedzę na krześle, ale też zmierzam do tego, że głównie siedzimy przy komputerze, mało się ruszamy. To są te właśnie choroby, które potem u ciebie się pojawiają, to co się dzieje z organizmem, właśnie są wynikiem tego trybu życia niestety, jaki prowadzimy na co dzień. Tak, no oczywiście, tak. Brak ruchu nas zabija. Po prostu, można tak powiedzieć, nie? To też, między innymi były też takie badania najdłużej żyjących osób, przypominam, w których tam górach i żyli długo, tam ponad 100 lat, między innymi dlatego, że żyli w górach i ciągle mieli podgórkę, nie? I cały czas musieli chodzić, cały czas to serce musiało być pompować, między innymi i oczywiście zdrowe jedzenie, bo najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, jakiekolwiek, psychiczne, fizyczne, to najważniejsze dla nas jest dieta i styl życia. Okay? Tak? Dieta, czyli generalnie to nie będę wchodził w ten temat, ale no to wiadomo, powinniśmy mniej jeść i więcej się ruszać, jeżeli chodzi o styl życia. To jakby najprostsze, to takie proste. No. Czyli mniej jeść, okay? Czyli żeby nie dostarczyć organizmowi czynników, które mogłyby być w jakiś sposób powodować różnego rodzaju stany zapalne na poziomie naszego, na poziomie trzewnym, powiedzmy, i to przełoży się na stany zapalne gdzieś tam na obwodzie, tak? Czyli dieta, oprócz tego, że mniej, no to oczywiście zdrowiej, w sensie bardziej naturalne, wszystko i tak dalej. No i styl życia, czyli ruszanie, to jest znowu ruch. Czyli to, co pacjent przychodzi do mnie i ja ruszam w jednym miejscu i pobudzam krążenie i układ nerwowy, naprawdę każdy mógłby codziennie, chodząc na spacery, wykonując kilka prostych ćwiczeń, rozciągając się, jakby uzyskać, nie? No właśnie, ty między innymi widziałem na twoim YouTubie, nie wiem, być może jeszcze też chyba na Facebooku, publikowałeś, nie wiem, czy nadal to robisz, takie krótkie instruktażowe filmy, co należy robić z organizmem, żeby właśnie lepiej ten organizm funkcjonował. To są jakieś ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ruchowe. Rozumiem z tego i czytam z tego to, że jesteśmy w stanie sami w jakimś sensie sobie też pomagać. Niekoniecznie zawsze musimy do tego osteopaty pójść, ale też pewne ćwiczenia możemy stosować na sobie sami. Oczywiście, oczywiście. Najważniejsze różnego rodzaju ćwiczenia rozciągające, żeby rozciągać, tak? Rozciągać to i rozluźniać te nasze poślady, że tak powiem, i na okolice głowy i szyi, to jest najważniejsze. I jak najbardziej ćwiczenia oddechowe. Naprawdę ćwiczenia oddechowe to jest klucz do wszystkiego. Raz, że przysterowują nas przywspółczulnie, to co mówiłem, dlaczego wszyscy, nie wiem, jogini oddychają w Indiach, czy właśnie w Tybecie, czy w Nepalu? No właśnie oddychają to przez ćwiczenia calung, czy ćwiczenia oddechowe, przesterowują się przywspółczulnie, nie? I przez to się leczą i przez to łatwiej potem im medytować, nie? Poprzez właśnie calung, poprzez ćwiczenia oddechowe i pracę właśnie z tymi naszymi wewnętrznymi wiatrami, czyli przekładając na nasz język, krew lepiej krąży, tak? Układ nerwowy lepiej funkcjonuje, okay? No to są właśnie te nasze wiatry w środku. Układ nerwowy, krążenie, no i trawienie. No dobra, słuchaj, ale tak jesteś w stanie najprostsze jakieś ćwiczenie oddechowe pokazać. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe w takiej formule, w jakiej robimy ze sobą. Najprościej to, co robimy. Teraz to, co najprościej. Robimy wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Proste? Ale ustami, czyli nosem? Możemy, nosem, zawsze nosem. Nosem, tak. Najważniejsze jest, jakby oddychamy nosem. Usta służą do jedzenia, mówienia, całowania, ale nie do oddychania. Także pamiętajmy, oddychanie ustami to jest błąd, tak? Że jakby tak, ponieważ to oddychanie ustami doprowadza do wielu, wręcz jakby jest szkodliwe dla nas, tak? Do zaburzeń tutaj traktu tego orofacjalnego, tak? Cofanie się żuchwy i tak dalej u dzieci. Także domykamy usta u tych dzieci, to też jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. I oddychanie przez nos. Możemy oczywiście oddychać sobie jedną dziurką, wydech, wdech dziurką, wydech, jakby żeby używać, aktywizować nasze dziurki od nosa. Dodatkowo możemy też podnosić ręce, żeby ruszać, pokazywać sobie, jakby prowadzić ten oddech. I dwa, że jak podnosimy ręce, to uruchamiamy obojczyki, tak? Uruchamiamy obojczyki, czyli tutaj górny otwór klatki piersiowej, czyli górne segmenty płuc, które zazwyczaj zaczynam zamknięte. Nie? Pomyśl, kiedy ostatnio podnosiłeś ręce do góry, nie? Bo większość osób, jak nie mam talerzy na kubków gdzieś wyżej, to się nie podniesie ręce, rąk w górze, jeżeli się oczywiście nie ćwiczy, nie wiem, nie pływa na basenie, nie? Jakby to wiesz, czy nad jeziorem, to w ogóle nagle wychodzi, że przez kilka miesięcy zimą w ogóle rąk nie podnosimy, nie? Do góry, a tutaj, żeby pracowały górna część klatki piersiowej, to ręce. No to możemy po prostu nabrać powietrza, tak? I trzymamy i wydech. Długi wydech, jak najdłuższy, nie? I potem druga dziurka, powiedzmy wdech głęboki, zatrzymanie i długi wydech, nie? I dwie dziurki. I tak sobie powiedzmy, zobacz, masz 3 oddechy, razy 3 jest 9 oddechów. To jest też tak zwane 9 oczyszczających oddechów, które stosuje się m.in. w medycynie tybetańskiej. No właśnie kilka razy dziennie powtarzać tego typu ćwiczenia. Na pewno rano i wieczorem. Jeżeli zalecam każdemu nastawić sobie zegarek i oddychać 5 minut wieczorem. Nagle się okaże, że te 5 minut to jest tak długo, bo tu jeszcze coś chce się zrobić, nie? Ale jesteśmy sami ze sobą przez te 5 minut, poddychamy, jesteśmy dotlenieni przed snem, lepiej nam się śni, lepiej nam się śpi i lepiej się śni też, bo to też może się przekładać na sen oczywiście, nie mamy koszmarów. Okay? I to jest jakby też zdrowsze dla naszych płuc, naszego serca, oddychanie, proste ćwiczenia oddechowe, tylko musimy to robić. To się wiąże z medycyną wschodu, o której chciałbym chwilkę z Tobą porozmawiać i wyjść chciałbym do tej medycyny wschodu od takich trzech elementów, o których też mówiłeś i też trochę o tym poczytałem. Jest coś takiego, że są trzy energie rządzące naszym ciałem. To jest wiatr, żółć i flegma. Czy mógłbyś powiedzieć w ogóle, o co chodzi i na czym polega w ogóle ta tybetańska metoda, czym jest tybetańska medycyna wschodu? Medycyna tybetańska to jest, powiedzmy, jak mówiłem, medycyna Himalajów, czyli powiedzmy jest w Tybecie, jest w Mongolii, tak, jest częściowo tam w Rosji, jest w Nepalu, Bhutanie, trochę w Indiach, czyli, ale w okolicy bardziej Himalajów, czyli taka górska medycyna i znaczy ułożenia geograficznego, czyli między Chinami a Indiami, czyli ułożona jest między medycyną chińską a medycyną tą ajurwedyjską. I trochę czerpie z tej albo zależy od podejścia, albo w ogóle wpływa na medycynę chińską, czy na ajurwedyjską wpłynęła, jakby zależy od podejścia. I to jest tak, że jest to takie połączenie, uproszczenie, dlatego podoba mi się ta medycyna tybetańska, bo ona jest prosta, tak jak medycyna chińska czy ajurwedyjska jest bardzo skomplikowana i wchodząc w ten cały system, pracując później, wydaje mi się to trochę trudne, a to jest po prostu łatwiej. To górale, prosto. Raz, że jest prosta, dwa, że używam mniej tych ziół niż skomplikowanych, można ją przełożyć na nasze tutaj podwórko i tak to też przekładam. Nie? No i w tym podejściu jakby takim energetyczno-leczniczym myśli się o tych trzech energiach, tak? Czyli właśnie wiatr, żółć i flegma. Wiatr, no to jest wszystko związane z ruchem. Czyli to, co rusza się w naszym ciele i dzięki temu tej energii, powiedzmy, albo możemy myśleć o energii tak jakiejś energii, która jest w nas, ale z drugiej strony możemy to nazywać tą energią cokolwiek, co się dzieje związanego z wiatrem, czyli to, co jest z ruchem, co jest związane z ruchem, czyli poprzez ruch pobudzamy ten wiatr, ale też powinniśmy go czasami uspokoić, bo czasami jesteśmy za bardzo w za dużym ruchu, nie? I teraz pomyślmy sobie, osoby, które są bardziej takie wieczne, powiedzmy tak, czy mają więcej tego wiatru, są osoby, które co mogą być trochę na poziomie emocjonalnym, takie niestabilne emocjonalnie, które tutaj ciągle tu wiatr zawieje, to one się zmieniają, tak? Czyli osoby takie właśnie w stany, które padają w stany depresyjne albo w euforię, czyli które łatwo ulegają. Na poziomie ciała to są szczupłe, wysokie takie osoby, czyli takie zawsze sobie takie kobitki wyobrażam, które właśnie takie są rozchwiane, tak. No i u tych pań, jakby tutaj jak spojrzymy na medycynę zachodnią, no to częściej mamy osteoporozę w wieku starszym, częściej łamliwość kości, suche włosy, sucha skóra i to wszystko jest związane z tym wiatrem, nie? I to naprawdę się tak fajnie pokrywa. A żółć taki choleryk? Żółć to jest bardziej choleryk, no tak, żółć, wątroba, pęcherz żółciowy, to u nas mówi się, nie, że kogoś żółć zalewa, jak się wkurzy. No to właśnie to jest związane, żółć jest związana z wątrobą, pęcherzykiem żółciowym i to są stany zapalne, wszystko co jest gorąco, nie? Czyli to są osoby, które łatwiej wkurzają się, ale łatwiej też mają stan zapalny, tak? Są osoby, które mają bardziej czerwony nos na przykład, nie? Jak się tam coś za dużo dzieje, albo jak są za dużo w ruchu, albo jak wiatr wpłynie na to, że ten ogień się podnosi. Tak jak mamy ognisko, jak zawieje wiatr, to jest jego więcej. Z drugiej strony, czy z trzeciej strony już teraz mamy jeszcze flegmę, tak? Czyli wszystko związane z ziemią i z zimnem, i z wodą. Nie? Znaczy, jak zawieje wiatr w lód, to jest chłodniej. Nie? Czyli ten wiatr może wpływać i na żółć, i na flegmę. No i flegma to są osoby, które są bardziej flegmatyczne, powolne, ale z drugiej strony ta powolność, flegmatyczność może powodować to, że są bardziej otępiałe, tak? Są bardziej otyłe na poziomie ciała. Nie? Osoba z żółcią jest bardziej atletyczna, nie? To są ci wszyscy dobrze zbudowani, biegają i tak dalej. Nie? Ale znowuż flegma to są osoby bardziej okrągłe, takie nie grubsze mogą być, mają tendencję do tycia. Na poziomie takim umysłowym, osoby z flegmą są bardziej takie właśnie apatyczne, czy są takie spokojniejsze i mają więcej ignorancji, głupoty. Tak jakby z tym są związane, jeżeli chodzi o buddyzm. To są osoby z flegmą. Osoby z żółcią, no to jest gniew, agresja, tak? A osoby związane z wiatrem to jest bardziej pożądanie, przywiązanie, nie? Że albo czegoś pożądamy, tak? I bardzo tego dążymy, albo z drugiej strony jesteśmy czegoś przywiązani, nie chcemy z tego stracić. Nie? I tutaj właśnie ta medycyna tybetańska łączy się bardzo z buddyzmem tybetańskim. Ale jak to się przekłada? To, o czym teraz opisałeś, te typy charakterologiczno-fizyczne na właśnie leczenie. I to się na leczenie, bo zobacz, bo tak jakby każdy z nas ma coś. Jakby ja jestem na przykład połączeniem żółci z flegmą, nie? Czyli mam tendencję do tego, że jakbym się nie ruszał i tylko się obiadał, no to zaraz mi brzuszek szybko rośnie, okej? Z drugiej strony działam, nie? I tutaj w ogóle, tu jestem w Katmandu, za 3 dni jestem w Warszawie, potem jestem w Katowicach, potem do Berlina i tak cały czas. I to jest ta żółć, nie? Żółć właśnie z tym, nie? Działanie, ale tendencja do tego jednak czasami uspokojenia się i trzymania, nie? Ale mam tendencję na przykład do tego, mówię o sobie, mam tendencję do tego, żeby jakieś choroby zapalne u mnie powstawały łatwo. Okay? Czyli przez to, że jeżeli będzie za dużo tego wiatru prowadzę, bo będę za dużo jeździł, prowadził zajęć, okay? No to mam tendencję do tego, że będzie jakiś stan zapalny. Tak? I dlatego właśnie miałem kiedyś operowane kolano, tak? I miałem tak zwane idiopatyczne zapalenie stawu, czyli z niewiadomego pochodzenia, tak? Kolano. No i można powiedzieć, kurczę, no dobra, no jakieś zarazki, tam bakterie, coś tam, nie? Ale z punktu widzenia medycyny tybetańskiej to jak najbardziej miałem tendencję do tego, żeby ten stan zapalny w kolanie wystąpił. Ulatał i sobie wylatał, w sensie, że gdzieś tam ta żółć powodowała, że ta energia... Tak, między innymi, nie? No ale wiesz, i tu teraz co trzeba robić? No ja z jednej strony muszę się chłodzić czyli nie za dużo tego wariactwa, okej? Tak? Tylko znowu też, żeby nie przegiąć, żeby nie było za zimno. Żeby tu zbalansować tą żółć i flegmę. Ale na przykład mamy osoby, które są bardziej flegmą i wiatrem, tak, wyobraźmy sobie, czyli takie są trochę otyłe, pomyślmy sobie, ale takie, o Jezu, tam wszystko źle i w ogóle i tak dalej, no to te osoby powinniśmy rozgrzewać. Tak upraszczam wszystko oczywiście. Czyli to powinniśmy rozgrzewać. Ale robiąc osoby... właśnie konkretne rzeczy, właśnie teraz jak tak. Nawiązując, nie wiem, czy tak, to są zioła, czy to jest jakiś... narzędzia w cudzysłowie. Czyli leczenie tutaj, bo jeszcze tylko tak powiem, funkcjonujemy, mamy tę energię. Każdy z nas ma trochę tej, połączone, mogą być wszystkie. Dalej mogą wystąpić patologie w tych energiach, czyli za dużo gorąca spowoduje, że będę miał stan zapalny kolana, gdziekolwiek, cokolwiek innego. Czyli trzeba chłodzić, nie? Trzeba chłodzić. No. Jeżeli za dużo jest flegmy, powstają guzy w naszym ciele. To może doprowadzić między innymi do różnego rodzaju guzów. Nie? To się mówi o tych właśnie dalej nowotwory. I tak dalej. Ale tak, czyli powinniśmy te osoby bardziej podgrzewać. A jeżeli jest wiatr, powinniśmy też balansować jedno i drugie, żeby zobaczyć, żeby było za dużo jednego drugiego. No i teraz, jeżeli mamy te różnego rodzaju patologie, które wystąpią, możemy za pomocą diety i stylu życia wpływać, żeby równoważyć tę energię. Właściwie tak jak w medycynie zachodniej, nie? Dieta, styl życia jest podstawa wszystkiego. Dalej. No właśnie dieta, styl życia, potem jeszcze się mówi o terapiach zewnętrznych, czyli tu mogą być masaże. Tak, z użyciem odpowiednich olejów, których tam na przykład uspokajają, albo uciskanie różnych punktów, akupunktura, które też wykorzystuję u siebie w gabinecie. Że robię tam terapię i potem mówię, tu jeszcze wbiję igiełkę na 5 minut, jakiś punkt. Nie? Może być też moksa, tego akurat nie robię w gabinecie, bo nie mam wywiewu, ale w jurcie, w izerach to robię. Czyli tak przypalanie punktów, rozgrzewanie punktów na ciele. Na przykład to się bardzo przydaje osobom, które mają wyziębione, zimne takie nerki, nie? Teraz jest taki modny temat też, ale to jak najbardziej też, nie? Czyli to rozgrzewanie punktów, nie? A ty to łączysz z osteopatią wszystko, to znaczy to jest tak, że czy przechodzi to płynnie między jednym a drugim, bo akurat czujesz, że tu może coś pomóc bardziej. Tak. Albo zalecam pacjentowi, to może pij jeszcze nagietek. Ponieważ że masz za dużo żółci, to może popijaj sobie nagietek. I każdy mówi, no wiesz co, Marian, albo tam rumianek pije te ziółka i tak lepiej się czuje, bo to nie chodzi, ja nie chcę leczyć ich patologii, bo jak będzie miał, chorą wątrobę, no to mówię, idź kurczę do chirurga, czy tam powiedzmy do internisty, do odpowiedniego specjalisty z tym się zajmującym, nie? Ale jeżeli mam pacjenta, który przychodzi z bólem pleców, robię terapię i mówię, tu jeszcze te nereczki takie dbają o nie, nie? Może trzeba by pić trochę więcej, nie wiem, dodaj sobie kardamonu, szczególnie zimą do picia. Nie ma takich badań naukowych bardzo potwierdzających działanie tych medycyn naturalnych. Coraz więcej pojawia się na akupunkturę, tak, to medycyna chińska, akupunktura, tak, bo wiesz, w Chinach można, wiesz, tam Chińczycy biorą 100 000 osób, biją igły, ciach, są dobre badania, nie? Bo łatwo im się to robi po prostu i to jest ich medycyna. Ale taka medycyna tybetańska, no kto to będzie robił badania naukowe, no w ogóle. Ale wiesz, ale działa, to jest medycyna, która nie trwa 100 lat, jak inna medycyna, tylko trwa kilka tysięcy i cały czas jest wykorzystywana. Nie? I oczywiście myślę, że dobry w dzisiejszych czasach dopasować sobie. Jeżeli to jest dysfunkcja, jeżeli jest to przewlekła choroba, to może u tych pacjentów te ziółka, ta dieta, tak, masowanie punktów jak najbardziej będzie korzystne. Jeżeli u tego pacjenta trzeba, nie wiem, ma raka żołądka, no to trzeba ten żołądek wyciąć i kurczę, czy podawać chemię, nie? Tak, oczywiście to nie jest jakby tutaj, wiesz, rozumiesz o co chodzi, że... Rozumiem, tak, bo to jest, widzę, że to się po prostu empirycznie jest sprawdzone. Gdyby to nie działało, po prostu bezdusznie byś nie naciągał swoich pacjentów, tylko... Ale, no tak, no to jakby działa, no wiesz, gdyby to nie działało, to pacjenci do mnie nie przychodzili. Ale ja głównie w gabinecie pracuję za pomocą rąk. Mój kolega tutaj w Poznaniu przyjmuje w jednej klinice, zawsze mówi do mnie cześć szaman. Okay, cześć szaman, ale no kurde, kto będzie tych swoich pacjentów dysfunkcjami leczył, nie? Którzy przychodzą i jak najbardziej. On się zajmuje tam operacjami czy leczeniem tego kolana, a ja zajmuję się właśnie dysfunkcjami. Także to jest ważne, żeby każdy znał swoje miejsce i swoje granice. Oczywiście one często się przenikają, ale jak najbardziej wydaje mi się, że jest dużo miejsca na to, żeby właśnie naturalnie w tej chwili leczyć tych pacjentów, bo to jest jak najbardziej potrzebne i tym bardziej, dlatego podoba mi się między innymi ta medycyna tybetańska, że ona ma wiele tysięcy lat, jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie i jak najbardziej działa od tylu lat i dalej działa, jest rozwijane, tylko trzeba to dopasować do naszych tutaj realiów i naszego miejsca na ziemi, nie? Na kuli ziemskiej. Wiesz, jak byłem w Tybecie, kilkukrotnie, no to tam jest, na przykład szpitale są takie, że trafia pacjent z bólem brzucha do szpitala, no i bada go lekarz i mówi, no drugie piętro, zapraszamy, operacja wyrostka. Nie? On mówi, a nie, jak nie, albo mówi, a nie, to nie jest wyrostek, tutaj na parterze ziółka i na pierwsze piętro na akupunkturę. Tam półgra to, nie? Oczywiście inna jest. Znaczy, no to jest, zależy pewnie od miejsca i szpitali, nie? I tak dalej, bo oczywiście pewnie są szpitale w Chinach, które tylko medycyną zachodnią leczą, albo inne tylko akupunkturą. Ale spotkałem się właśnie w takich, i to właśnie w małych miejscowościach, gdzie po prostu to się wszystko przenikało, nie? No bo wiedzą też, z jednej strony może też jest tak, że nie mają tyle tych leków zachodnich, nie? Więc takie spokojniejsze rzeczy, łagodniejsze przypadki leczone są, czy przewlekłe leczone są właśnie za pomocą medycyny tybetańskiej. No, trochę mi się, wiesz, trochę nawet mi się łączy to, z, na przykład, być może to porównanie za daleko idące, ale u nas na wsiach przez wiele, pewnie do tej pory są, wiesz, to leczenie ziołami, gdzieś zbieranie tych ziół i tak dalej, suszenie, to jest gdzieś cały czas oscyluje wokół dokładnie tak, tego samego. Super. Tylko... Niestety u nas zostało, wydaje mi się, w pewnym momencie to jakoś bardzo mocno wyhamowane i zatracone. Oczywiście teraz wraca się do ziół, jak najbardziej. Ale zwróćmy uwagę, mamy bardzo dużo ostatnio, widzę wszędzie na Facebookach i tak dalej, różnych zielarzy, nie? Zobacz, to na pewno masz wielu znajomych, koleżanek czy kolegów kursy, tak? Ale ja zawsze mówię to, ok, jesteś zielarzem, ile osób wyleczyłaś tymi ziołami? Bo to jest właśnie to, nie? Że kursy zielarskie super, dla siebie i dla innych, nie? Ale żeby leczyć pacjentów, najważniejsza jest diagnostyka, nie? Diagnostyka i diagnostyka różnicowa. Dlatego teraz tutaj może będzie od wielu osób na mnie złych, ale uważam, że leczyć ziołami powinny osoby, które mają jakiś background medyczny, taki, żeby po prostu zdiagnozować tego pacjenta. Czy można leczyć tymi ziołami, czy może powinien mieć już, kurde, operację tego brzucha? Ale wiesz, w ogóle co do zasady, wydaje mi się, że powinieneś mieć wiedzę medyczną, jeżeli zabierasz się za ciało drugiego człowieka, w jakimkolwiek by to nie było zakresie. No nie wyobrażam sobie, że człowiek przejdzie jakiś kurs, nie wiem, właśnie osteopatii, fizjoterapii, czegokolwiek innego. Ten kurs będzie, nie wiem, trwał miesiąc, 2 tygodnie, 5 tygodni, ile by to nie trwało i on już uważa, że on już wszystko umie, a teraz to już idzie leczyć. No nie, no tak nie powinno się działać. Właśnie. Dlatego wiesz, jestem na takiej granicy, nie? Jak widać, na takiej granicy, nie? Że tutaj tu szaman, ale jednak medycznie, no bo jakby, bo to co w całym moim podejściu, równowaga chyba, to jest najważniejsze, nie? Słuchaj, ta twoja równowaga jest turbo ważna, jeszcze z jednego powodu. Prowadzisz projekt, który się nazywa Kathmandu Therapy Camp, który jest realizowany od chyba 2018 roku właśnie w Katmandu, jeździsz do Nepalu. To jest po prostu moim zdaniem niezwykły projekt, czyli niesiesz pomoc swoich dłoni, dłoni ludzi, którzy z tobą tam jeżdżą, ludziom, którzy potrzebują tej pomocy, osobom niepełnosprawnym, z różnymi właśnie schorzeniami w Katmandu. Powiedz proszę, na czym ten projekt polega w swojej rozciągłości? No tak, pierwszy wyjazd, w ogóle, który zorganizowałem ze studentami, jeszcze pracując na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, to był w 2011 w ogóle roku, nie? Ale później tak w kolejnych tam 16, 18 jak najbardziej. Od tego 18 powiedzmy jest to bardziej cykliczne. I co? No co? Jeździmy tam pomagać pacjentom. Znaczy współpracuję tam z 3 ośrodkami 3 czy 4, które z fundacjami tam na miejscu, które w różnym profilu zajmują się osobami z niepełnosprawnościami najbardziej, i czyli jedziemy tam, jadę tam z fizjoterapeutami, osteopatami, lekarzami i działamy tam na miejscu. Też jakby działam tam na różnych polach. Właśnie jedziemy, pomagamy, czyli mają ci pacjenci terapię przez te 2-3 tygodnie. Teraz byliśmy 3 tygodnie, grupy się wymieniały. Niektóre osoby przyjechały na 5 dni, inne przyjechały na całe 3 tygodnie, inne na 10 dni, ale była ta terapia jak najbardziej, czyli działamy terapeutycznie i to głównie w ośrodku. Jednym to jest BIA, Body Sat Fast and Action. To jest taki ośrodek, w którym jest ponad 100 osób na wózkach inwalidzkich. Tam są osoby niewidome, z amputacjami, różnymi innymi deformacjami, ale głównie są osoby na wózkach inwalidzkich. No i tam z nimi ćwiczymy. Oprócz tego mają aktywną rehabilitację, czyli nauka jazdy na wózkach, różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, co ich aktywizuje i poprawia im też samopoczucie. Dalej, drugi ośrodek. Jest to ośrodek z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Autystyczne dzieci z mózgowym porażeniem, czyli fizycznymi i psychicznymi. Tak? Także to jest ośrodek, tam jest około 20 dzieci chorych i tam jeszcze kilka zdrowych. Tam pomagamy i tam fajnie nam się udało w tym roku. Na początku koleżanka logopedka czy neurologopedka popracowała tu w obrębie głowy i szyi, kolega osteopata popracował manualnie z tymi dziećmi, a potem koleżanka fizjoterapeutka przyjechała jeszcze, wykonywała ćwiczenia i też tam akurat kilka osób z nami w tym roku pojechało, które nie były związane tutaj z zawodami medycznymi i one pomalowały, posprzątały i w ogóle podziałały tak organizacyjnie. Tam na miejscu ten ośrodek ogarnęliśmy. A to było ciekawe, fajne. I trzeci ośrodek, z którym współpracuję, to są pacjenci, oni organizują różnego rodzaju zabiegi, operacje i pomagają też tak rehabilitacyjnie. I ten ośrodek, tam głównie przywożę protezy kończyn dolnych. Także tutaj, jeżeli ktoś będzie słyszał, ma protezę w domu, nie wiem, po dziadku czy po kimś, kto dostał nową, serdecznie zapraszam, można nam oddać. To co kupuję tutaj na OLX-ie. I uwaga, to jest nielegalne, tak? Ponieważ jest to wyrób protezy? Tak, protezy. To jest wyrób medyczny i tak naprawdę zapisany dla danej osoby. Okay. Znaczy, no może nie wiem, że jest nielegalne, ale jest to jakby normalnie powinno być zapisane dla danej osoby, tak jak lek, tak jak nie wiem, no tak jak właśnie jak wózek inwalidzki, jak właśnie ta proteza. No ja to kupuję na Elixie czy tam gdzieś od ludzi i po prostu tam zawozimy i dopasowujemy osobom, które są po amputacjach. A tam jest dosyć dużo tych amputacji, ponieważ cała opieka medyczna jest płatna. Czyli znaczy, jedziesz motorkiem, czy skuterkiem, bo to jest popularne, przewracasz się, trafiasz do szpitala i im patrzą na twoją nogę i mówią, no dobra. Ile masz kasy? Ile masz kasy? Możemy ci to zoperować, tak jak u nas była to normalna operacja, tam wsadzili druty, tutaj chirurg by podłączył naczynia, powiązał i tak dalej, i by to tam 2 godziny zrobiono. A tam się pytają, no dobrze, to kosztuje powiedzmy 1000 euro albo 2000 euro, bo trzeba mieć druty, musi być anestezjolog, musi być chirurg, musi być to i plus zostajesz w szpitalu na 2 tygodnie, nie? 2000 euro. Mówi, no nie mam. No to za 100 euro ci obcinamy nogę, no i tyle. No on mówi, no dobrze, no co zrobić, nie? No i żeby przeżyć. To jest bardzo, bardzo duży problem w takiej dużej rozciągłości, powiedzmy, bo mówisz, że to jest płatna służba zdrowia, więc tam jeżeli masz kasę, no to masz szansę na to, że zaopiekują się tobą i jakoś cię wyprowadzą. Nie wiem, na jakim poziomie jest ta medycyna tam i jak to wygląda. Wyobrażam sobie, że wcale nie musi być ten poziom bardzo wysoki, bo zdaje się, że Nepalczycy nie są najbogatszymi ludźmi na świecie. Duży jest to problem, jeśli chodzi właśnie o te wszelkie rodzaje niepełnosprawności, z którymi tam się stykacie. I czy to jest trochę taka, Boże, rewolucja to będzie za dużo powiedziane oczywiście, ale jak tam się pojawiliście, to widzisz, że to jest taki nowy jakiś impuls, być może dajecie przez to, że przyjeżdża ten Zachód w cudzysłowie, który też może się dzielić swoją wiedzą? No może nie, to nie jest rewolucja. Znaczy może tak, tam gdzie my jedziemy, dla tych ośrodkach tak najbardziej pomagamy. No bo jeżeli ktoś nie ma nogi i siedzi na wózku, zobacz, no nie masz nogi, siedzisz na wózku, nie pracujesz. Cokolwiek robiłeś, to nagle nie pracujesz i nie możesz nigdzie dojechać, bo w Katmandu albo są, albo są dołki, albo dziury, albo po prostu krawężniki są, które mają, kurde, 50 centymetrów, nie? I po prostu nie możesz jechać. Nie? Po prostu nie ma... I oczywiście ludzie sobie jakoś tam radzą, dopasowują te wózki i tak dalej, ale po prostu nie masz nogi, nie funkcjonujesz, więc przywiezienie tej nogi zmienia życie, moim zdaniem. I to jest w ogóle, ja jestem z tego najbardziej zadowolony, w sensie ja To mi najbardziej się podoba. Oczywiście to, że wykonujemy te zabiegi tam na miejscu i też przyuczamy miejscowy personel medyczny do tego, jak pracować z tymi pacjentami, to też jest super fajna sprawa. Kolejna rzecz to zawozimy tam sprzęt typu na przykład cewniki zewnętrzne, wewnętrzne. To dla tych osób, które jeżdżą na tych wózkach. Ponieważ na przykład u nas, no nie wiem, pacjent, który idzie na wózku, powinien używać cewnik. Tak mówię, bo może nie każdy to wie. No i wiesz, napełnia się ten worek, no to się go wyrzuca. Nie? I wymienia się cewnik. A tam wylewasz i używasz przez cały miesiąc na przykład, nie? Albo dopóki się nie podrze. Nie? Czyli też te bakterie i zapalenie różnego rodzaju układów dróg moczowych i tak dalej, jakby to jest też nagminne. No i potem cały organizm siada, no bo masz stan zapalny, nie? Tak sobie upraszczając. No to też zawozimy dużo tego sprzętu, staramy się też zawsze przywieźć trochę wózków inwalidzkich, chodzików i tak dalej, także taki drobny sprzęt też jest jak najbardziej potrzebny. Aczkolwiek to jest też, wszystko trzeba przemycać, ponieważ nie można tam, mamy tu firmę, która z Polski, jedna bardzo dobrze nam się współpracuje, żeby chcieli nam pomóc. No dobra, zapłacimy za wysłanie kontenera tam liniami lotniczymi, ale tam na miejscu nie można tego przekazać, ponieważ Nepal jest tak krajem skorumpowanym, że po prostu nie pozwalają na przywiezienie używanego sprzętu. Chcą za to po prostu 100% cła, jakby to był nowy sprzęt i w ogóle... Jak są na granicy. Ale to za każdym razem właśnie jest taka kombinacja trochę, nie wiem, tam trzeba coś zapłacić, tam trzeba coś dogadać się. Wiesz, to trochę mi się to kojarzy tak, jak nasi wspinacze jeździli w Himalaje i tam gdzieś, to znaczy ten przemyt w cudzysłowie działał w obydwie strony. Tak, taki pozytywny. Jak o tym opowiadasz, to trochę tak to wygląda chyba, właśnie trudno jest. Trochę tak. Ja akurat traktuję to jako dobrą zabawę, nie, że tutaj... Tak do tego podchodzę. Nie? Oczywiście jest to męczące, ale że po prostu tak trochę. A ile razy? Ale dlaczego może jeszcze dokończę? Aha. Że mamy ten ośrodek jeden na wózkach. Tam początkowo też edukowaliśmy, ale głównie chodzi o to, że ich uczymy na jeżdżenia na tych wózkach, aktywną rehabilitację, usprawniamy na miejscu, przywozimy ten sprzęt. Potem mam ten drugi ośrodek z dziećmi, którym zawieźliśmy też sprzęt taki właśnie do neurologopedii i to było fajne, że tam uczyliśmy dziewczyny, które tam pracowały, takie pielęgniarki powiedzmy takie, które pomagały tam do tego, jak mają ćwiczyć i dzięki temu w ogóle, że ostatnie 2-3 tygodnie byliśmy, te dzieci zaczęły jeść na przykład. Wyobraź sobie, że były karmione, a tu nagle to dziecko zaczyna jeść samo na przykład. To jest w ogóle też zmiana i dla tych ludzi, dla obsługi, dla wszystkich i one też prowadzą, jakby kontynuują to, co jej uczyliśmy. Dziewczyny, one są w kontakcie z tą koleżanką neurologopedką, fizjoterapeutką z Polski. Jest kontynuacja tej pracy i to jest najważniejsze. Ale to jest tam wyobrażam sobie, no bo jeżeli widzisz tą realną zmianę, nie? Jeżeli, nie wiem, właśnie w takim przypadku, o którym opowiadasz, to musi strasznie uskrzydlać i powodować, że wam się chce dalej robić. Tego... Trochę tak, jak najbardziej, tak. Jeszcze tylko i trzecie to właśnie te protezy. No i w przyszłym roku chciałbym jechać, zobaczymy, czy się uda z kolegami ortopedami, żeby na miejscu wykonywali drobne zabiegi takie chirurgiczne i później my byśmy kontynuowali tutaj jakby z pracę manualno-fizjoterapeutyczną, jak najbardziej. Mam nadzieję, że... Po roku jeździcie? Jak to wygląda w praktyce? Tak, luty, marzec głównie to jest właśnie koniec lutego, początek marca, to jest ten okres, kiedy właśnie tam lecimy. Nie? To skoro o tym rozmawiamy, skąd bierzecie środki? Być może wam pomóc? Bieramy na pomagam.pl i jak najbardziej. Także zapraszam na Facebooku Kathmandu Therapy Camp i tam udostępniamy zbiórkę i współpracujemy też z fundacją, tutaj Wielkopolską Fundacją Rehabilitacji, z którą też jakby z nimi razem zbieramy i mamy sponsorów prywatnych, którzy nas pomagają. Nie jesteśmy dużą organizacją, nie? To też jest takie, też nie mamy dużych potrzeb, oczywiście im była większa organizacja, tym może więcej można by pomóc, ale to też nie jest łatwe, ja też jakby zajmuję się czymś innym. Współpracuję z różnymi ludźmi i pomagamy na tyle, ile możemy i myślę, że to jest jak najbardziej jakby fajna pomoc i... Warto. Jak najbardziej, tak. Tym bardziej, że karma wraca. Ta pozytywna część. Tak. Słuchaj, kończąc już powoli, a rozmawiam się z Tobą bardzo miło i chętnie bym się jeszcze więcej dowiedział, ale zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz. Mieszkasz w Poznaniu na co dzień, ale tak się zastanawiam, gdzie jest to Twoje serce? Właśnie tam w Katmandu i ono tam cały czas tak, wiesz, bije w tamtą stronę? Czy ono jest tak trochę podzielone między Polską a Nepalem? Jak to wygląda? Czy tam też właśnie ładujesz te akumulatory, jak jeździsz? Te takie dobra, tak to nazwijmy. Ostatnio ładuję akumulatory w Górach Izerskich, słuchaj. Bo ostatnio przyjechałem z Katmandu bardzo zmęczony, bo naprawdę tam było tak intensywnie. Między innymi miałem dużą grupę 30. Miałeś śnieg? Przepraszam cię bardzo, bo ja chciałem jechać na biegówki w Izery i po prostu... Tak, był, tak. To miałeś szczęście. Najbardziej, tak. Ale teraz właśnie za chwilę, to jest trochę prywatny, jadę za chwilę, dzisiaj, bo jest maj, tak teraz, no to jadę zbierać miód. Słuchaj, mam tam 6 uli, pszczoły... Relaks, pszczoły to jest dopiero medytacja. Naprawdę. Ale to twoje? Te twoje? Tak. Uczę się oczywiście dopiero tego pszczelarstwa. Nie mam jakiegoś takiego, że muszę mieć ten miód i tak dalej. Uczę się, pomagam im. Myślę, że to jest też fajny relaks taki właśnie na łonie natury, nie? Że po prostu potrzebujemy wszyscy dla naszej równowagi, oprócz tego właśnie, że tu latamy, biegamy, to równowaga na łonie natury i myślę, że dobrze jakby każdy sobie coś takiego znalazł, nawet mały ogródek w Warszawie tam na jakieś tam, mały ogródek, ale żeby jechać, odpocząć, popatrzeć na kwiatki, posłuchać pszczół czy innych owadów. Myślę, że to łapmy tam równowagę i wykonujmy ćwiczenia oddechowe. Zdecydowanie ja bym powiedział, że jest człowiek orkiestra, był moim gościem Marian Majchrzycki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i działaj, bo lecz tymi magicznymi rękoma. Dziękuję. Tak, proszę robić ćwiczenia oddechowe. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego.